tej części będziemy mówić o tym, jak sobie radzić z byciem pod presją oczekiwań innych osób, pod wpływem szantażu emocjonalnego. I omówię tutaj dwie drogi. Pierwsza będzie dotyczyła pewnych zmian zachowań, także właściwie od razu możemy je zacząć stosować. Widząc efekty, możemy się czuć bardziej ośmielone i jeszcze bardziej chętne do próbowania w kolejnych trudniejszych sytuacjach. A druga droga to już jest nieco inny proces, mianowicie chodzi tu już o rozwój swojego życia wewnętrznego i wyzwalacze, które wcześniej uruchomiały nasze automatyczne zachowania uległe, no musiałyby ulec zmianie, czy a raczej nasze reakcje na stare wyzwalacze albo błędny system przekonań, które mieliśmy na temat tego, jak trzeba się zachowywać, jak nie należy się sprzeciwiać, jak trzeba zaspokajać potrzeby innych osób, to jeszcze rozwinę później, ale te przekonania muszą się zmienić, jeśli mamy uzyskać taką wewnętrzną również przemianę, nie tylko swoich zachowań zewnętrznych, wobec sytuacji, gdzie ktoś próbuje coś na nas wymuszać. W różnych książkach można spotkać też taką radę, żeby zawrzeć tak umowę z samą sobą, podpisać ją. Umowa ta może brzmieć tak, że ja, i tutaj nasze imię, uważam się za osobę dorosłą, która ma przed sobą różne możliwości i wybory i zobowiązuję się do zaangażowania w proces aktywnego usuwania emocjonalnego szantażu z mojego życia. Aby osiągnąć ten cel, składam sobie następujące obietnice. Obiecuję sobie nie zgadzać się dłużej na to, by lęk, poczucie powinności i poczucie winy kierowały moimi decyzjami. Drugie, obiecuję sobie, że będę się uczyć strategii przedstawionej w tym kursie czy w jakichś innych poradnikach i że wprowadzę je w życie. Obiecuję sobie, że jeśli się cofnę, nie uda mi się lub wrócę do starych wzorców zachowań, to nie wykorzystam tych porażek przeciwko sobie albo jako wymówki, by nie próbować dalej. Wiem, że porażka nie jest porażką, jeśli wykorzysta się ją jako lekcję. I dalej, obiecuję troszczyć się o siebie w trakcie tego procesu oraz obiecuję, że pochwalę siebie za każdy krok w dobrym kierunku, choćby najmniejszy. No i tu możemy się podpisać i opatrzeć taką umowę datą. Czyli taki dokument, który napiszemy ręcznie na kartce, kartkę możemy nosić ze sobą, czytać sobie tą umowę, czyli komunikować się ze sobą właśnie, dając sobie wsparcie w tej nowej decyzji, no będzie bardzo ważne. Druga rzecz, która zanim przejdziemy do konkretnych kroków już w relacji z osobą, która nam świadczy szantaż emocjonalny, to warto jeszcze uzbroić się w pewne stwierdzenie. Może ono brzmieć tak, mogę to znieść. To będzie coś w kontrze do tego, co zwykle mówiliśmy sobie w takich trudnych sytuacjach, a mówiłyśmy sobie może tak, nie mogę znieść tego, że ranię czyjeś uczucia, nie mogę znieść tego, że ktoś mówi mi jakieś rzeczy, nie mogę znieść poczucia winy, nie mogę znieść niepokoju, nie mogę znieść, kiedy ktoś płacze i próbuje mnie szantażować tym płaczem, nie mogę znieść czyjejś złości i tak dalej. Możemy sobie tutaj dopisać, jeśli przychodzi do głowy jakieś inne zdanie, które zwykle się powtarza, żeby sobie to tak zindywidualizować. Czyli jeśli z tego zdania nie mogę znieść tego, uczyniliśmy pewną mantrę i wierzymy w nią, no to oczywiście postępujemy potem zgodnie z nią, czyli ustępujemy, stajemy się ulegli i mimo wcześniejszego nawet oporu, no potem zgadzamy się z wszystkim, co powiedzmy no, szantażysta z nami tam chce zrobić czy zaproponować. Tymczasem możemy jednak znieść różne presje, możemy sobie dać radę i to zdanie, mogę to znieść, powtarzamy sobie, bo pamiętajmy, że uczymy się nowego komunikatu do siebie, czyli wraz z głębokim wdechem, wydechem można sobie nawet kilka razy dziennie powtarzać po parę razy tego typu zdania. Może nawet wyobrażając sobie jakąś sytuację, którą tam pamiętamy z taką toksyczną osobą, będzie też taką zbroją, w którą jesteśmy uzbrojone na przyszłe sytuacje. Także jeszcze kontynuując ten wątek, to
Mamy jeszcze, możemy sobie tak, czy napisać na kartce, czy rozważyć w głowie takie dwie drogi relacji z szantażystą emocjonalnym. Pierwsze to taka uległa droga. Czy nawet jak się wcześniej tam pobuntujemy, to potem i tak wygra ta uległa droga i wtedy możemy znaleźć w sobie pewne przekonania lub postępowania na przykład. Można sobie mówić, że ustępstwo to niewielka sprawa. Albo można sobie mówić, że warto ustąpić, jeśli dzięki temu druga osoba poczuje się lepiej albo się po prostu zamknie. Można sobie mówić, że to, czego chcę, to nie jest takie słuszne, takie dobre albo takie ważne. Albo, że nie warto walczyć. Albo, że może teraz ustąpię, obronię się potem. Albo, że może lepiej ustąpić, niż zranić czyjeś uczucia, komuś będzie przykro. Albo rezygnuję ze swojej siły, bo no nie wiem, ktoś może poczuć się dotknięty, że jestem stanowcza, asertywna. Albo że trzeba robić różne rzeczy, by zadowolić innych i wtedy no, przestajemy widzieć to, o co nam naprawdę chodzi. Natomiast w efekcie tego można sobie teraz przypomnieć, jak czułyśmy się, czy czujemy w takiej sytuacji, kiedy tak właśnie postępujemy. Można sądzić, że będą to niezbyt miłe uczucia. Można czuć się zakłopotanym, zawstydzonym, osłabionym, przygnębionym, bezsilnym, smutnym, rozżalonym, sprowadzonym do roli ofiary. Czyli są to uczucia, które nas no, nie budują. Oczywiście z tej listy przekonań które i działań, które przed chwilą przedstawiłam, można uczynić takie ćwiczenie, które polegałoby na tym, żeby zamienić to, co dotąd myślałyśmy, robiłyśmy, na coś zupełnie innego. Na przykład, jeśli mówię sobie, że to, czego chcę, co robię, nie jest dobre, to nowym myśleniem, nowym twierdzeniem będzie to. Proszę o to, czego chcę, nawet jeśli szantażysta może być z tego niezadowolony. Czyli tu mamy zdanie stare, że to, czego chcę, nie jest dobre i nowe, gdzie wyrażam pewne swoje prawo i przekonanie, że mogę robić coś zupełnie innego. Albo jakieś stare swoje przekonanie ustępuję teraz, ale obronię się potem, a nowe może brzmieć tak, mam prawo i będę trwać przy swoim zdaniu i bronię się teraz. Albo kolejny przykład, stare zdanie, robię różne rzeczy po to, by zadowolić innych i przestaję wiedzieć, czego naprawdę chcę. A nowe zdanie brzmiałoby, robię różne rzeczy po to, by zadowolić nie tylko innych, ale i siebie i wiem, czego chcę i mam prawo to robić. To samo ćwiczenie można zrobić również w taki sposób, że podajemy jakieś swoje stare zachowanie i dodajemy, ale już tego nie robię. Na przykład, kiedyś mówiłam sobie, że to, czego chcę, nie jest dobre, ale teraz już tego nie robię. I można taką listę stworzyć sobie. Ta lista powinna być też w miarę blisko nas, żeby móc sobie ją też odczytywać, mieć z nią kontakt, uzupełniać, zmieniać. I można się domyślić, jakie uczucia mogą te nowe zdania powodować. No, przypuszczam, że są one po prostu pozytywne. Na przykład czujemy się zadowolone z siebie, dumne, zaradne, pełne nadziei, że damy sobie radę w podobnych sytuacjach. Odważne, i no, są to zdania budujące. Co więcej, można oczywiście napisać takie zdanie podsumowujące, które też będziemy sobie jakoś czytać, powtarzać, być z nim w kontakcie. Na przykład potrafią oprzeć się emocjonalnemu szantażu, czuję się silna, pewna siebie i zadowolona. Teraz przejdziemy już do kolejnych punktów, mianowicie do planu działania, które można nazwać takim systemem SOS. S, czyli stań, O, czyli obserwuj i S, czyli strategia. Strategię zaplanuj. Może to kogoś dziwić, że pierwszym krokiem w sytuacji, kiedy mamy się jakoś bronić, czy nie zgodzić na szantaż emocjonalny, jest polecenie, żeby stanąć. Mianowicie jest to jednak bardzo ważne, żeby pierwszą rzeczą, którą zrobimy, nie było automatyczne działanie, tylko właśnie powstrzymanie się od działania. Jest to niezwykle ważne, gdyż zwykle osoba wywierająca presję no będzie robiła różne rzeczy, żeby wywołać natychmiastowe nasze działanie, którego ona by jakoś pożądała. Więc tu trzeba być mocno skoncentrowanym, żeby nie pójść za tym, ani nie pójść za własnymi przyzwyczajeniami, że trzeba zaspokajać potrzeby innych osób i zapominać o sobie.
Czy przydadzą się tu może pewne zdania? Można je również mieć spisane, jak najbardziej mieć pod ręką. Na przykład takie: nie wiem, co teraz odpowiedzieć, muszę to przemyśleć. Albo: to jest tak ważne, że muszę się nad tym zastanowić. Nie chcę decydować w tej chwili. Potrzebuję kilku minut czy tam dnia, żeby sprawdzić daną rzecz i odpowiedzieć. Albo: nie jestem pewna teraz, co o tym myślę, muszę to przemyśleć i podyskutujemy potem. Oczywiście zależnie od tego, czy jest to osoba bliska, czy jakiś klient, czy osoba przypadkowo spotkana, no nie wiem, gdzieś w pracy, w jakimś miejscu, gdzie często przebywamy, czy w sklepie, gdziekolwiek, pewnie te zdania mogą brzmieć inaczej, a więc jednym z ćwiczeń, które można teraz wykonać, jest zastanowienie się nad tymi sytuacjami, które nas jakoś tam spotykają, martwią. I można przemyśleć, czy i w jaki sposób, i jakie zdania moglibyśmy sobie mieć na podorędziu. Może być przydatne podanie też pewnego czasu. Proszę się ze mną skontaktować za godzinę, za 2 godziny, jutro, o tej porze i tak dalej, prawda? Czyli dajemy sobie czas i mamy jak najbardziej tego prawo, żeby natychmiast nie działać, nie odpowiadać i nie ulegać presji.